Kiedy w połowie XIX wieku w niewielkiej podłódzkiej miejscowości przychodzi na świat Witold Zglenicki, mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że ma do czynienia z przyszłym wizjonerem i że wyzwolone przez niego nowe źródła energii będą napędzać znaną nam cywilizację aż do dzisiaj. Aby lepiej zrozumieć fenomen Witolda Zglenickiego, musimy cofnąć się do wieku. 19 do jego końcówki i do Parnego Baku, które znajduje się na terytorium dzisiejszego Azerbejdżanu. Wszyscy wiedzieli wówczas, że jest to region bogaty w złoża ropy naftowej, rosły gigantyczne fortuny, m.in. fortuna noblowska, ale tylko Zglinicki sięgał wzrokiem nieco dalej, w stronę morza. Zglenicki nocami pływał po morzu kaspijskim. Analizował wybuchy podwodnych gazowo-błotnych wulkanów, mierzył poziom wody i skrupulatnie nanosił uzyskiwane przez siebie dane na mapy. Oczywiście było to uznawane za działalność w owym czasie szaloną, która po pierwsze nie ma żadnego sensu, a po drugie nie ma żadnych perspektyw, no i generalnie nie należy przywiązywać do niej zbyt wielkiej wagi. Czas pokazał, że Zglenicki miał rację. Po uzyskaniu obiecujących wyników, Zglenicki podjął decyzję o złożeniu wniosku dotyczącego przyznania mu działki w celach wydobywczych. Ale działki zupełnie innej niż wszystkie, ponieważ znajdującej się na morzu. Oczywiście ówczesne władze nie wiedziały, jak poradzić sobie z tą sytuacją, dlatego podjęto decyzję o powołaniu specjalnej komisji, która miała zająć się rozpatrzeniem prośby Zglenickiego. Podczas jej posiedzenia Polak zaprezentował przygotowaną przez Cię, opracowaną przez siebie technologię, natomiast w efekcie uzyskał tylko tyle, że poproszono go o. Przygotowanie mapy działek roponośnych w rejonie Baku. Licząc oczywiście na to, że Zglenicki na długie miesiące, być może nawet lata, utknie w tych pracach no i będzie trochę z głowy. Rzeczywistość okazała się jednak zaskakująca, ponieważ Zglenicki dysponował już praktycznie gotową mapą tego obszaru. I warto tutaj nadmienić, że jest to dokument, który do dziś stanowi ważny element wiedzy na temat obszarów roponośnych w Baku i okolicy. Zgliński otrzymał w końcu swoją wymarzoną działkę na morzu, ale niestety pierwsza morska platforma wiertnicza nie powstała. Nie powstała dlatego, że Zgliński przegrał walkę z nieuleczalną w owym czasie cukrzycą. Zgliński w swoim testamencie zapisał nie tylko środki na zabezpieczenie przyszłości swojej rodziny czy wsparcie polskiej kultury i nauki, ale także słowa, które dla nas współczesnych również mogą być pewnego rodzaju drogowskazem. Kto liczy na tygodnie, ten sieje trawę. Kto liczy na lata, sadzi drzewa. Ale kto liczy na stulecia, ten wychowuje i kształci ludzi.